Wielu ekonomistów i ekspertów finansowych, szczególnie w świecie akademickim, próbuje matematycznie odnaleźć najskuteczniejszy sposób inwestowania i korzystają przy tym ze skomplikowanych wzorów, trudnych słów i naciąganych założeń. W 2008 roku dwóch badaczy z Uniwersytetu Yale opublikowało artykuł, w którym przekonują, że młodzi inwestorzy powinni korzystać z dźwigni finansowej i na każdą zaoszczędzoną złotówkę powinni pożyczyć jeszcze 2 złote i całą kwotę zainwestować w akcję. Taka strategia pozwala młodym osobom na Podjęcie większego ryzyka i na papierze ma to sens. Jeśli wiemy, że nasz horyzont inwestycyjny to 30-40 lat, dużo łatwiej jest nam przetrwać rynkowy roller coaster i sytuacje, w których nagle tracimy 50% wartości naszych inwestycji. Jeśli to samo przytrafiłoby nam się 2 czy 3 lata przed tym, jak mieliśmy wychodzić z inwestycji i przechodzić na emeryturę, Znacznie ciężej byłoby to znieść psychicznie. Tuż przed metą jakieś 20 czy 30 lat inwestowania po prostu wyparowuje z naszego konta inwestycyjnego. Jednym słowem dramat, który może naprawić tylko i wyłącznie zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Żeby się przed tym zabezpieczyć, strategia ta przewiduje więc stopniowe zmniejszanie dźwigni finansowej wraz z upływem czasu poprzez spłacanie naszych długów. Podejmowanie ryzyka na początku naszej drogi jest właściwe, a wręcz optymalne i niejednokrotnie Was do tego zachęcałem. Jednocześnie, jeśli zastosowalibyście aż tak ryzykowną taktykę i na indeksach zobaczyli 50% lub większą stratę, co na rynku akcji nie jest może bardzo powszechne, ale na pewno nie jest też niczym zaskakującym, zostajecie z zerem na koncie lub wychodzicie na minus. Badacze przekonują, że to żaden problem i w długim terminie nadal wyszlibyście na tym lepiej, gdybyście po prostu następnego dnia po wyzerowaniu konta zadłużyli się ponownie i zaczęli od nowa inwestować, trzymając się tego samego planu. Super, matematyka się zgadza, ale wyobraźcie sobie 25-latka, który dopiero od kilku lat inwestuje środki, przeznaczając na ten cel wszystkie wolne oszczędności, odmawiając sobie niektórych Przyjemności, no i nagle jego inwestycje zostają wyzerowane. Kto normalny następnego dnia zakredytuje się pod korek, żeby wracać na rynki finansowe? Wyobraźcie sobie jego rodziców mówiących Taki byłeś mądry, tak się mądrowałeś na wigilię o inwestowaniu i proszę, są tego efekty. Ile pieniędzy przepadło, a mogłeś słuchać ojca? Sobie wymyślił inwestycje, wielki inwestor. Chyba trzeba by było mieć psychikę ze stali i pewnie są takie jednostki, ale większość z nas nie chciałaby mieć już nic wspólnego z żadnymi inwestycjami do końca życia. Matematyka się zgadza, strategia działa na papierze, ale prawdziwe życie Sprawia, że dla większości osób, które nie są robotami, to po prostu nie będzie za dobra opcja. Najlepsza strategia inwestycyjna nie musi być wcale najbardziej optymalna matematycznie. Chodzi bardziej o to, żebyśmy długoterminowo byli w stanie się jej trzymać oraz żeby pozwalała nam spać spokojnie w nocy. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy mamy jakąś większą kwotę pieniędzy, którą chcielibyśmy zainwestować, na przykład po sprzedaży mieszkania, spadku, czy po prostu po jakimś udanym kontrakcie. Często widzowie pytają mnie wtedy, czy należałoby zainwestować takie środki na raz. Czy może podzielić je i inwestować stopniowo? Z matematycznego punktu widzenia, w większości przypadków korzystniejsze jest zainwestowanie wszystkiego od razu. Ma to sens, ponieważ wszystkie pieniądze zostają od razu zaciągnięte do ciężkiej pracy, zamiast Obijać się bezproduktywnie na koncie, no a przecież przez znaczną większość czasu szerokie indeksy giełdowe zyskują na wartości. Strategia ta poradzi sobie jednak słabo, jeśli kupimy na górce, tak jak na przykład w roku 2000, 2008 czy 2021. Większość osób, które nie są bardzo mocno zainteresowane inwestowaniem, a chcą po prostu ochronić oszczędności przed inflacją i sukcesywnie pomnażać kapitał, wyjdą na tym lepiej, jeśli tę większą kwotę podzielą sobie na kilka mniejszych części, inwestując każdą z nich na przykład co 3 miesiące. W ten sposób część udziałów kupimy trochę drożej, część trochę taniej i cena zakupu jakoś nam się uśredni. Zazwyczaj będzie to strategia gorsza, patrząc na to z matematycznego punktu widzenia. Ale za to pozwoli nam spać spokojnie i zabezpieczy nas przed popełnieniem głupich błędów, sparzeniem się i całkowitym porzuceniem inwestowania. To, co najskuteczniejsze, nie zawsze jest najlepsze. No ale wiedzieć o tym to jedno, a zastosować to w praktyce to drugie. Aby określić poziom ryzyka, który będzie optymalny dla Was i znaleźć najlepszą strategię inwestycyjną w Waszej sytuacji, zajrzyjcie na ten filmik o ryzyku inwestycyjnym.